Ja kiedy byłam młodą zawodniczką, mój tata zawsze stawiał na to, że zarówno sport, jak i kultura, jak i poprzez sport nauczę się wygrywać i przegrywać, nauczę się szacunku dla drugiego człowieka, ale też poprzez kulturę tej takiej empatii do innych osób. I rzeczywiście grę na keyboardzie rozpoczęłam w czwartej, piątej klasie podstawówki, mniej więcej tak to było, więc rozpoczęłam grę na keyboardzie, rok później zaczęłam grę na gitarze i zawsze, kiedy wracałam z treningów, to jeszcze te wieczorne godziny, dwa, trzy razy w tygodniu spędzałam nad graniem. Wtedy wydawało mi się to bezsensowne i sprawiało mi bardzo dużo kłopotu, a dzisiaj, kiedy wracam do domu, gdzie w rodzinnym domu moich rodziców mam keyboard, to w tych okresach świątecznych, czy kiedy tam przebywam sama, odkurzam go, że tak powiem, i gram dla przyjemności. I gram z moimi dziećmi. Moje dzieci zdecydowanie szybciej dzisiaj, że tak powiem, łapią przyjemnie tą muzykę i same próbują. Ulubiony utwór, który pani gra? Ja to źle zabrzmi, ale tak naprawdę to, co ja lubię, ostatnio grałam, to były głównie kolędy, ale to, co ja lubiłam grać i pierwszy utwór, który nauczyłam się na pamięć, to było Widziałam orła cień. Gitara rzeczywiście nie była tym sprzętem, który dawał mi taką olbrzymią przyjemność i żałuję, że nie nauczyłam się jej dużo lepiej, bo dzisiaj na każdym wyjeździe mogłam mieć ze sobą gitarę, ale przy gitarze trzeba mieć bardzo krótkie paznokcie, a w pływaniu jednak te paznokcie czasami też miały znaczenie, bo o paznokieć można wygrać i rzeczywiście to był taki mój bunt młodzieńczy, że nie chcę mieć aż tak krótkich paznokci. Żałuję, tego żałuję, bo dzisiaj z przyjemnością bym ponownie wróciła do gitary.